Cześć, witajcie na kanale Drama Mama Vlog. Witam się z Wami karnawałowo, noworocznie, mam już nadzieję. Przywidziałam dzisiaj o taką tutaj sylwestrowo-karnawałową dekorację. Mam koszulkę Jingle All The Way, także trochę jesteśmy jeszcze świątecznie, trochę już poświątecznie. Mam dzisiaj dla Was haul, który niesie przesłanie. Jeżeli mnie oglądacie, to już z tym przesłaniem się u mnie spotkaliście, ale w 2021 ja zamierzam przycisnąć jeszcze bardziej z tematem i jak widzicie też po tytule, albo się domyślacie po tytule, będzie to haul siaty, będzie to haul z jednego konkretnego sklepu, o ile nic mi się tutaj nie zaplątało. Robiłam porządki, wszystkie zakupy, które ostatnio były zrobione, starałam się teraz z nimi zrobić porządek i zorganizować, odłożyć na miejsca itd., itd. I jak zobaczyłam, że wszystko jest z Lidla, to postanowiłam dla Was nagrać ten odcinek właśnie w związku z tym przesłaniem. Przechodzę od razu do tego, gdybyście byli niecierpliwi i chcieli wyłączyć teraz oglądanie, to powiem tylko, jakie to przesłanie jest i jak Was nie interesują zakupy, to jakby wyłączcie, natomiast jeżeli Was interesują, to oglądajcie dalej. Mianowicie chodzi o akcję, którą Lidl bardziej lub mniej świadomo marketingowo stosuje. To jest odcinek niesponsorowany, Lidl mnie nie sponsoruje, powinien, bardzo bym chciała Lidlu, jeżeli to oglądasz, to jestem wierną lidziarą, jak to ludzie mówią, nie no, żartuję. W każdym razie lubię jakość tego sklepu, jeżeli chodzi o jedzenie, o produkty, o kosmetyki, o produkty niespożywcze. Oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale potrafię znaleźć pełno perełek. I teraz z przesłaniem chodzi o to, że Lidl stosuje taką politykę, kupuje, nie marnuje, obniżki 50%, czasami nawet 75%, rzeczy, które mają krótkie terminy przydatności, zniszczone opakowania, a nie wpływa to na jakość produktu, kończące się serie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, pojedyncze rozmiary ubranek i tak dalej. I te rzeczy są wyprzedawane. Jeżeli nie kojarzycie tego nurtu, tego klimatu, to pogooglajcie też trochę albo wróćcie do moich innych holi filmów, gdzie o tym opowiadam trochę więcej. Generalnie chodzi o to, żeby możliwie ograniczyć marnowanie surowców, produkcji, pracy ludzi, często też pracy dzieci, mam nadzieję, że nie w Lidlu, ale po prostu na różnych krańcach świata, gdzie po prostu jakieś komponenty do danych produktów czy urządzeń są produkowane i gdzieś nie zawsze jest to robione fair trade. Żeby to ograniczyć, zmniejszyć ten konsumpcjonizm, to właśnie jednym takim malutkim kroczkiem do tego jest właśnie taka akcja, jaką ma Lidl, czyli pieczywo, które zostało odpieczone danego dnia, jest wieczorem sprzedawane za pół ceny, żeby się nie zmarnowało. Kończące się terminy ważności, kończące się serie, na przykład jest tydzień włoski się kończy, no to nie wyrzucamy tego wszystkiego, tylko sprzedajemy po obniżonej cenie itd., itd., itd. Plusów to ma ogromnie dużo, Wasz portfel jest zadowolony, środowisko jest zadowolone, ludzie, którzy to produkowali, ich praca nie poszła na marne itd., 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 itd. Można znaleźć parę fajnych zawsze perełek oraz do tego czym się zainspirować, coś przetestować, przykładowo na przykład jakiś typ jedzenia, albo słodyczy, albo napoju, albo coś, do czego nigdy się nie mogliście przekonać, bo na przykład kosztowało dość drogo i stwierdzaliście, że nie będziecie ryzykować, bo nie będziecie kupować czegoś, czego nie lubicie, bo nie znacie. A teraz jest za pół ceny, więc możecie wziąć na próbę i potem się okazuje to Waszym ulubionym snackiem, napojem itd., itd. Long story short, generalnie dzisiaj mam dla Was sporą torbę produktów właśnie tego typu, znalezionych okazyjnie, za pół ceny, ubranek dziecięcych, zabawek, jedzenia, dodatków jedzeniowych, także masa tego jest. Mamy nowy rok, jeżeli pośród Waszych postanowień znajduje się właśnie coś takiego jak zrobić coś dla środowiska, innych, dla budżetu domowego, to jest coś, co ja robię i zamierzam robić jeszcze i bardziej, bo przynosi to same benefity. Będę opowiadać jeszcze po drodze. Zaczynamy, torby mam na dole, bo mam wszystkiego bardzo dużo. Nie bardzo dużo, ale są to wszystko rzeczy potrzebne, których i tak potrzebowaliśmy, a mogłam kupić je
w dużo niższej cenie. I tak pierwszą z tych rzeczy jest tor, taki most z torem do kolejki z Playtif. Ta kolejka, te tory pasują do kolejki, którą my posiadamy. Nasza kolejka jest co prawda kupiona w sklepie Aldi, ale okazało się, że te tory pasują, więc mogliśmy rozbudować córce kolejkę. Już jest przetestowana, bardzo fajnie się sprawdza, kosztowała 35 zł, przecenona na połowę, 17 z czymś, nie widzę dokładnie, bo cena jest zasłonięta, nic temu nie dolegało, nic temu nie brakowało, był kompletny zestaw, niezniszczone pudełko mogłoby spokojnie pójść na prezent, także widzicie, została pewnie jakby jedyna sztuka z danej serii, musiały wejść nowe produkty na półki, więc to poszło na wyprzedaż za pół ceny, nie? Gdyby były takie dwa, to macie dwa w cenie jednego, także nasza córa dostała tory. Tu akurat nie wszystko będzie z tej promocji, bo tu też mam jakby rzeczy w ogóle z Lidla pozbierane. Kupiłam dla naszej córki skafander, jako że zima huhucha zła, albo i nie, bo różnie to bywa, mamy 11 stopni czasami. Kupiłam na 2 lata, bo taki jest rozmiar dość spory, skafander, bardzo fajny, bardzo mi się podoba, że nie jest taki typowo księżniczkowy, jest różowy, ale taki wesoły, dziecięcy. Ocieplany od środka takim polarkiem, tutaj nawet na kapucy jest gumka ściągacz, to jest przeciwdeszczowe, nieprzemakalne. W środku też jest polar i oprócz polaru jest cienkie wypełnienie z watoliny kurtkowej. To było w pełnej cenie i to kosztowało 60 zł bodajże, 59 na 2-3 lata z Lupilu. Jak dziecko chodzi do przedszkola lub żłobka, to tutaj można opisać, czyje to jest. Na dole ściągacze i ściągacze w środku. Bardzo fajny. Generalnie warto też zaglądać do takich sieciówek jak Lidl czy inne temu podobne po takie rzeczy, ponieważ jeżeli jesteście mamą, tatą, to wiecie, jeżeli nie jesteście, a was to ciekawi, to się dowiecie. Podatek na ubranka i rzeczy dziecięce jest dużo wyższy niż na większe inne, na pozostałe inne produkty, więc ubranka i rzeczy dla dzieci są bardzo drogie. A już na pewno takie tak zwane konkrety, czyli jakaś kurtka, buty, czy właśnie takie skafandry potrafią kosztować po 200, po 300 zł. A tutaj za 6 dyszek mamy naprawdę fajnej jakości, nie jest to cienizna, nie jest to taka niemowlęca, cieniutka kurteczka, cieniutki materiał, tylko naprawdę konkret, nasz ludek Michelin. Jeszcze nie miał okazji tego ubrać, by było za ciepło. Ale to niebawem nastąpi. To akurat w normalnej cenie, ale znów teraz pewnie takie rzeczy będą na wyprzedażach, promocjach noworocznych, warto zaglądać. Jak jeszcze można było coś takiego złapać za pół ceny, no to można wziąć na przykład dwa i jeden się zbrudzi na dworze, mieć drugi. Logiczne. Jedziemy dalej. Ja sobie tą torbę podniosę, żeby się cały czas nie schylać. Napiszcie mi w komentarzu, czy czujecie taki vibe, właśnie takiego, że tak powiem, mądrego prowadzenia householdu z uwzględnieniem takich promocji i tak dalej. Trochę przypadkowych, trochę nie. Dajcie znać, czy was to kręci, się cieszycie, jak znajdziecie coś właśnie proporcyjnego. Jeszcze w klimacie świątecznym wyjmę, tutaj mam dwa, akurat trzeci jeszcze mam u koleżanki, bo Konstancja mi znalazła wszystkie trzy zapachy, więc tu mam tylko dwa. Są to świąteczne zapachy mydeł z Lidla, z tej firmy Cien, Warm Orange, Apple and Cinnamon i jeszcze jest pierniczek czerwony. Kosztowały śmieszne kwoty, bo chyba niecałe 3 zł. Ja się śmieję, że w pandemii mydło i papier toaletowy to po prostu są naprawdę zdobycze pod lady. Bo ceny mydeł, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ceny mydeł wszystkich, wszelakich, poszły do góry. Te kosztowały po niecałe 3 zł, więc bardzo mało jak za pół litra. No mydeł teraz u nas idzie na potęgę, w dodatku też dlatego, że mamy po prostu trening higieny, więc myjemy ręce częściej niż to jest potrzebne, bo jest to zabawą, tak? I trenujemy po prostu nocnik i mycie rączek. Te zapachy są obłędne, pierniczka jeszcze nie wąchałam, natomiast ja mam na to jeszcze patent. Uwaga! Ja te mydełka przelewam razem z proporcją odpowiednią wody do atomizerów piankowych z Bath & Body Works, więc mam buteleczki takie, jak mi pasują do łazienki,
plus mydło się zużywa bardziej ekonomicznie, plus moje dziecko jest zachwycone, bo jakby takie mydło ją mało interesuje, ale mydło w piance to jest po prostu szał. Mydła z Bath & Body Works w piance kosztują chyba 40 zł w cenie regularnej. Oczywiście zawsze kupujemy za pół ceny, za jakieś 20 zł, ale nadal to jest trochę sporo jak za mydło. Więc takie fantastyczne, świąteczne zapachy rozwodnione do odpowiedniej konsystencji i pianka jest taka. Polecam. Hint dramy mamy. Jako, że już jestem od razu przy tym biurku, gdzie odstawiłam dwie inne rzeczy, to pokazuję dwie inne rzeczy. W grudniu szukałam maniakalnie syropów do kawy, ponieważ zmieniliśmy ekspres na automatyczny i chcieliśmy po prostu na święta mieć jakieś fajne syropy do kawy. No nie ma. Nie ma. Jesień, zima, nigdzie nie dostaniesz, nie uświadczysz syropu do kawy. Nie wiem dlaczego, jak to możliwe, o co chodzi, nie ma. W końcu, po wielu sprawdzonych sklepach, udało się znaleźć w Lidl ten syrop do kawy karmelowy. Kosztował jakąś piątkę w cenie regularnej, stał przypadkiem między piwem a keczupem. Natomiast ostatnio znalazłam ten. On nie ma już tej pomarańczowej ceny, bo ją odkleiliśmy, żeby ładnie wyglądał na stacji kawowej. Tej samej firmy Bellarom. Syrop do kawy, smak orzech laskowy za jeszcze pół ceny, więc jakieś 2,50 kosztował. Czemu? 2023 rok, 23 września, data ważności, terminu przydatności. Nie wiadomo, ale się opłacało. Był tylko jeden, jakby było więcej, wzięłabym więcej. Także syropy do kawy zakupione, możemy pić pyszne karmelowe i orzechowe latte. Lecimy dalej. Może polecimy teraz troszeczkę łazienką. Dla córy złowiłam dosłownie dzisiaj, już było otwarte, elektryczną szczoteczkę z Nevadentu. Z tej firmy my mamy naszą soniczną z mężem. Kupiliśmy elektryczną, bo córa się interesuje, co nam tam brzęczy w buzi, jak myjemy zęby. Tutaj są to jest na baterię, nie jest na prąd, więc dziecko może z tym uciekać przez całe mieszkanie i tak też się dzieje. Tutaj są 4 wymienne głowice, 2-minutowy timer i ma to całkiem konkretną moc w kolorze niebieskim. Kosztowało 23 zł, przecenione na połowę. Młoda zachwycona, przezachwycona. Miała dostać pod choinkę, ale wyciągnęła z torby, więc jakby już jest w użytkowaniu. Zobaczymy. Ona chętnie myje zęby, chce to robić sama, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi, będzie myła je jeszcze chętniej. No kosztowało śmieszne grosze i no naprawdę warto było wziąć. Lecimy dalej kosmetykami. Dwa kremy. Ja nigdy nie używałam kremów z tej firmy Cien. Łapnęłam dwa właśnie na tej wyprzedaży, bo była ogromna wyprzedaż tych kremów, więc jak miały pójść do śmietnika, to... Znaczy do śmietnika, to nie jest wytłumaczenie, że o, jak macie pójść do śmietnika, to ja was użyję na moją twarz, poświęcę się. Nie, to nie o to chodzi, ale... mogę przetestować za pół ceny coś, czego nie znam i co możliwe u mnie też trafi do śmietnika, jeżeli nie będzie się sprawdzać. Będzie mniej żal mi i mojemu portfelowi. Obydwa są wegańskie. Jeden jest na noc, drugi nie. Ten na noc przeciwzmarszczkowy z dziką różą, a drugi odżywienie z olejem makadamia, czyli takie składniki, które moja twarz do tej pory lubi, więc powinniśmy się ogólnie z tymi kremami polubić. Ja ich nawet nie otwierałam, nie wiem jak wyglądają w środku. One się też pojawią gdzieś w mojej pielęgnacji teraz aktualnej, o ile się polubimy. 50 ml słoiczki. Zobaczymy. Właśnie kończę kremy, więc to też jest, nie jest tak, że wiecie, zapycham sobie na siłę moją pielęgnacyjną kosmetyczkę, tylko po prostu właśnie kończą mi się dwa, więc przetestujemy nowe dwa. Za pół ceny, to znaczy z 9 zł przecenione na 4,50. Podejrzewam, że musiały kosztować chyba więcej jeszcze wcześniej, bo nie wiem ile te kremy kosztują, ale nie wiem. Kupiłam. John Frieda do włosów. After Sun, ale ja to kupiłam ze względu na to, że to jest spray pielęgnacyjny i ułatwiający rozczesywanie włosów zmęczonych, czyli rozjaśnionych słońcem, ale też rozjaśnionych rozjaśnianiem chemicznym. I Johna Frieda na pewno znacie, jeżeli nie znacie, to Rossmann sprzedaje szampony i pielęgnacje z tej firmy. To już jest taka fajniejsza, lepsza firma i
Ja to sobie stosuję po umyciu włosów i jak mam już włosy na przykład takie jak kręcone dzisiaj, ale spięte do góry, żeby na drugi dzień móc je rozczesać bez łamania. Aha, cena. Za pół ceny 8,30 na 4,14. Choćby do testów można wziąć. Dobrze, lecimy dalej. Trochę dzieci mi się tu przewinie. Mam gacie Hello Kitty i to są już nasze drugie i nasze drugie z promocji. Pierwsze kupiłam również w podobnej cenie. Jako, że się bardzo dobrze sprawdzają, to jak znalazłam teraz drugie w większym jakby rozmiarze, to wzięłam również i one będą na taką przyszłoroczną, wczesną jesień, tudzież zimniejszą wiosnę, bo to jest na 4-6 lat, ale nasza latorość ma długie nogi, więc akurat może być ok. I o co chodzi? To są leginsy, które są od środku pluszowe, więc ocieplane, więc dziecko nie musi mieć na nogach takich grubych warstw, wiecie, grubych jeansów, czegoś co krępuje ruchy, tylko miękkie leginsy, które się do tego rozciągają w każdą stronę, a do tego są cieplutkie. Także sprawdziły nam się, wzięłam kolejne i kosztowały z 10 zł były przecenione na 4,50. To jak w second handzie. W second handzie drożej znajdziecie. Dobrze, lecimy dalej. O, jak już jesteśmy przy dziecięcych gaciach, to kolejne, które znalazłam, jeszcze nie mierzyliśmy, bo to jest rozmiar 86, trochę się martwię, mogą być przymałe, ale mam nadzieję, że jeszcze obiega tą zimę. To są jeginsy, czyli rozciągliwe jeansy. Również z ociepleniem w środku, żeby w dni, które akurat nie ubiera skafandra, bo jest dość ciepło, można było ubrać jakąś jedną warstwową część garderoby, a nie kalesony pod spód, albo leginsy pod spodnie, albo rajstopki, co przy treningu nocniczkowym jest uciążliwe, jak musimy jeszcze więcej warstw zdzierać na szybko, bo jest alarm siku. Więc takie ocieplane jeansy kosztowały 25 zł początkowo, co za jeansy dziecięce i jeszcze ocieplane to nie jest dużo, a były za pół ceny. Oby pasowały, jak nie, to sobie je będzie nosić następniczka. Lecimy dalej. O, dobra, to już jak mam to w ręce, to pokażę. Ja sobie przy kasie łapnęłam bluzę. Jako, że siedzimy w domu, to po prostu każda bluza jest na wagę złota, tak zwany loungewear. Nie szpilki teraz na czasie, tylko właśnie wygodne bluzy. Ja też jak mam bruszek, to co chwilę sobie gdzieś go ubrudzę, coś sobie na niego wyleję, kapnę, więc wszystko idzie non stop do prania. Kosztowała 35 zł, niedużo, przeceniona na 17. Jeszcze lepiej, z Esmary, w oversize, w XL-ce, taki pudrowy róż, bardzo cieniutka, będzie też super wyglądała z jeansami, także coś dla mnie. O, dwie piżamy, jedna zwykła, jedna świąteczna, akurat ta piżama świąteczna nie była na żadnej promocji, na razie, ale pewnie za chwilę będzie, w rozmiarze 98-104 na 2-4 lata, takie oto tutaj pierniczki i inne wzorki czerwone. Potrzebujemy więcej piżam góra-dół, wiadomo, bo się szybciej zdejmuje, łatwiej ubiera. Ona kosztowała 20 zł. Za piżamy dziecięce to jest bardzo dobra cena, tak czy inaczej, szczególnie bawełniane, bo chodzą po 30-40, a moja mama nawet dorwała piżamkę normalną, zwyczajną, ładną, ale po prostu zwyczajną, nie wiem, nie podświetlaną czy śpiewającą piosenki, za 8 dyszek. Co prawda w promocji za pół ceny, ale nadal, rozumiecie? Także piżamka taka zaraz leci do prania. Druga zwykła na promocji za 15 zł, 98-104, taka o, bawełniana, dwuczęściowa. Takich rzeczy teraz potrzebujemy. O, jeszcze jakieś kosmetyki zaplątały, ale to za chwilkę. Również z firmy Cien, Magic Glove, rękawica do czyszczenia twarzy, łatwe usuwanie makijażu wyłącznie przy użyciu wody. Ja nie jestem miłośnikiem takich wynalazków, raczej sięgam po kosmetyki do zmywania makijażu od razu, nie zmywam na początku wodą czy czymś takim. Poza tym jakby irytuje mnie, że co chwilę tego nie mam, bo non stop to jest w praniu, a nie, przecież tego nie wypłuczę, więc non stop wrzucam do brudnika i musiałabym mieć takich więcej. Znalazłam tylko jedną i stwierdziłam, że wezmę ją chociażby do kąpieli młodszej córy. Również za pół ceny z 3 zł na 1,50 zł. Tu jest napisane chroni środowisko, można prać w temperaturze 40 stopni. No chodzi o to, że po prostu nie używamy
chusteczek do demakijażu, tylko tego. Ja niestety kocham chusteczki do demakijażu, te z Lidla i te z Biedronki i w ogóle wszelkie inne i nawet dziecięcymi mogę zmyć makijaż. Lubię tak po prostu robić i nie jestem fanem, ale na pewno będę tego używać, tak jak mówię, chociażby do kąpieli malucha. I teraz jeszcze dwa kosmetyki, jeden ciekawszy od drugiego. Pierwszy to jest coś podobnego, co pokazywałam Wam gdzieś w ostatnim haulu. To jest tonik z L'Oreal Rare Flowers, usuwa zanieczyszczenia, tonizuje, nadaje miękkość, skóra sucha, wrażliwa, ekstrakty z róży i jaśminu. Tak jak mówię, kosmetyki z róży, mimo że nie lubię zapachu róży w kosmetykach, robią dobrze mojej cerze, więc pierwszy tonik już jest tak w połowie. To mam teraz drugi. 6 zł przeceniony na 2,99, więc podejrzewam, że on normalnie kosztował więcej. Nie googlałam go, ale jak macie możliwość, to zgooglajcie, albo jak go znacie, to dajcie znać, ile on kosztuje normalnie, bo nie wierzę, że kosztuje 6 zł. Jest to niemożliwe, żeby kosmetyk z L'Oreal kosztował 6 zł, więc powiedzcie, ile to kosztuje normalnie, skoro tu była dość taka niska cena, plus jeszcze do tego promocja za pół ceny. Rozumiecie, jakbym miała nawet się tym zlać na jeden raz, to się opłacało ten kosmetyk wziąć. Czujecie już? Wiecie, o co chodzi po prostu z tym klimatem no waste, zero waste, less waste i kupuję, nie marnuję? Właśnie o to. Dobrze, mam 3 opakowania, wzięłam wszystkie, które były, już Wam mówię dlaczego. Czy któraś ma naklejkę gdzieś indziej? Nie, nic to nie zmienia. Dobrze, może tak pokażę. To jest pasta do zębów, o, z tej strony. Pasta do zębów dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. I o co chodzi? To jest specjalistyczna pasta, która zmniejsza wrażliwość dziąseł, zapobiega tworzeniu się próchnicy i płytki, no to wiadomo, jak każda pasta. Pomaga utrzymać naturalne pH, regeneruje i nawilża dziąsła, utrzymuje naturalny biały kolor zębów. W ciąży nie wolno wybierać zębów, jak nie wiecie, to już wiecie. I w ogóle stosować jakichś bardziej chemicznych produktów. Więc nie mogę stosować wybielających pad, żeli wybielających itd., itd. Plus dziąsła się bardzo uwrażliwiają i narastają różne problemy w związku z tym, jak oglądacie moje vlogi, to wiecie, jak narzekałam, że biegam ciągle do dentysty na higienizację itd., żeby o zęby zadbać, żeby były w jak najlepszej kondycji. Mam nadzieję, że mi to pomoże. Nie widziałam nigdy czegoś takiego. To jest bez parabenów, bez SLS-ów. Bioolej kokosowy, pantenol. Pantenol, ksylitol, pink clay, kalcjum. Generalnie głównie interesuje mnie to, że to jest przystosowane do dbania o dziąsła. I mam takie 3, bo będę stosować też podczas karmienia. Tylko tak patrzę, czy się do któregoś jestem w stanie dostać, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku. Chyba nie bardzo. Albo bardzo. Dostanę się, bo po prostu zaraz sobie zacznę go używać. O. A tak przy okazji, jak jesteście przyszłą mamą i nie wiecie, to jeżeli boicie się używać z jakiegoś powodu tych alkoholowych płynów do płukania jamy ustnej, to w Rossmanie można kupić również bezalkoholowe. Aczkolwiek ta ilość alkoholu, przecież tego nie połykamy, jest niespecjalnie znacząca, no ale jak wolicie albo odrzuca Was ten smak, to są bezalkoholowe. Jak ta pasta pachnie? Nie wiadomo, zafoliowana, ale podejrzewam, że będzie ziołowa. Także taka opasta. Nie wiem, czy już powiedziałam, najwyżej się powtórzę. 5 zł przeceniona na 2,50. It better be good. I to wszystko. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Taki dość nietypowy. Na nowy rok, nowy początek, na nowe postanowienia. Ja uciekam, bo słyszę, że dziecię mnie wzywa. Także trzymajcie się ciepło. Happy New Year. Udanych zakupów. Niech będą z głową, niech będą less waste, jeżeli to tylko możliwe. Trzymajcie się. Pa!